Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na rynku w Szczuczynie. Dzisiaj ze mną Ewa przyjechała, już nie mogła, bo tam gołąbki chce doparować, dokupić. No może znajdę kilka perełek, bo mi kilka brakuje. I samiczek, i samców, także... No i zatęskniłam trochę za, jak się patrzy, piękne gołąbki, tam się chce żyć. A już wiosna, to wiadomo. No to idziemy, pokażemy dla widzów, co jest w Szczuczynie, jakie gołąbki, króliczki. Zobaczymy, pokażemy króliczki, o piękne srokacze, ale jest dzisiaj wybór królików. To barany francuskie, ten srokacz niemiecki, jakie zobaczy, zobacz Ewo, jakie piękne. I po ile te piękne? 35 zł. 35 zł te barany. Ale piękne. No. A te srokacze? Po 25. Po 25 zł. Ładne. I no to tak samo, te i te. Ten jeszcze ładny. No. Ładne. Teraz sezon, nie? Teraz. No, się zaczyna to. Myślę, że ich dzisiaj tutaj już nie będzie, nie? Że sprzedacie. A tu? No nie wiem, ten się podobają. No ładne, nie? No. Ale to klatki włoży, to szkoda. Śliczne. Chraniota i to. A ludziom też trochę za szkoda. I zaraz tam. No. To te za ile by były? To samiec, samiec? To i to jest. Samiec i samica, tak? 70 zł. Para. No ładno. Teraz francuski. A te nowozelandzkie to w jakiej cenie? Kalifornia. To kalifornijskie. 46. Biały albo czerwony. To są kalifornijskie także. No. Ale ta jedna była. Od 40 do 60 zł. Te piękne króliczki. I tutaj ile jest? Ładne. Gołębie pocztowe. No. A ten to jest młody. Młody pocztowy. I to ładne króliczki też młode. A te jakieś śliczne. Parę razy podszedł. To panskie? A kiedy dodasz? I w jakich cenach to? 25? Tak. Po 25 zł. Ładne króliczki, także w Szczuczynie można przyjechać, chcę kupić, chcę wybrać. Duży wybór. Także zapraszamy do Szczuczyna. No, także duży wybór. I tutaj mamy kogut, gołoszyjka. Tutaj widzimy kogucika. Kokina. Koki, misyjka. No. I w jakich oni cenach? Po 40. Po 40 zł. Tutaj u pana piękne koguciki. Także... A te czarne to też koguciki? Tak. To wszystko koguty. No, to wszystko koguty, także... No ładne.
I tutaj. Dodatkowo w lesie się kupi. No tak, tak, a tak. I te sokoły w jakiej cenie? 120. 120, oni w parze są, tak? Od razu widać. A ten ryś, samiec, samica? Samiec. Jaka cena? 40. 40 zł. A ta omska to samiczka, samiec? Samiczka. Samicza. I jaka samiec cena? I czarna samica. I w jakiej ona cenie? 50. Po 50 zł. To on w parze, tak? Tak. A tutaj ten. A ten Budapeszt? Ten Budapeszt? No. Dycha. Dycha. 10 zł. A Murzyn? A Murzyn też dycha. No. 10. Po 10 zł. No. A Meweczka? A Meweczka to ja nie wiem. To jest samczyk chyba będzie. Te? I jaka cena? 30. 30 zł. No, a tutaj mamy turkoty czarne i te turkoty to w jakiej cenie? 80 par. 80 zł para. Kapucyn, samiec? Samiec. No, ładny. Od żółtej zabrałem, bo tak. Żółty, a on się żółtą parę. I w jakiej cenie? Za niego 40. 40. I tutaj mamy saksonski. W jakiej on cenie? Samczyk? Samczyk. To nie wiem już. Nie wiem, ile to powiedzieć. Jeszcze się nie namyślę. No. 30 zł. Dobra. Po 38 ładna kurka. Po 38 zł ładne kurki. Tutaj u pana. Już on jest pierwszym jajkiem, czy nie? To zaczynają już się nieść. 38 zł. Jest bardzo duży wybór. Te są ładne też bardzo. Taki kolor. Mają jeszcze takie czubki na głowach. Ale śliczne. Są. To tak, nie? Te są po 36 zł, tak? I tutaj mamy czarne, białe. Czarne robę. No, też ładne są. No takie trochę inne. Znaczy takie trochę. Czy te są po 36 zł. No a tutaj? Tutaj co? No i tutaj te są. Także bardzo duży dzisiaj wybór kur w Szczecinie. Wniosek na rynku, także są i kaczuszki, i gęsiaki do sprzedania. Także a ja
No idziemy teraz, zobaczymy tutaj, jakie gołąbki są, piękne, ładne. To co, widzisz, tyle lat nie Do Budapeszty, sroczka. Para, tu samca, tak. Samca wziął teraz. I ile to para? Stówka. 80. Nie, a nie? Motyle. Do wora i... Żółte. Nie. 100 zł para. Czarny 50 zł. Wydymy. A Pawlik? Pawlik w jakiej cenie? I w jakiej cenie jego masz? 50 zł Pawlik samica. Żółta. No, motylki. Para. 100 zł. Także kosmy mają trochę tam przycięte, ale takie... Kolor ładny mają. A tu jest. Jest. Czerwona. A te sroki to w parze masz? Tak. Jaka to cena? Czarne bierze. Jaka cena masz te? 80. 80 zł. No. 80 zł. W Szczecinie można sroki takie kupić. Parę. I te modylki. Za 100 zł para. Niektóre już tak kupują. A tutaj Budapeszty, to ile masz? Podyszku. Podyszku Budapeszty. Nie drogo. I tutaj... Masz żółtek, no. Dwa jest, czerwony, no. Siwi. Jest pięć wszystkich. No, pięć sztuk. A ten bocian? Czarny, samiec, samica? Samczyk, samczyk. Jaka cena? 20 zł. 20 zł, a sroka? Sroka też z jednej chwili. No, 20 zł. Sławek zaraz już nie obejdzie. A szarek co jest? Samica czarna, no. Szariczka. I jaka cena? Franzelka? Też 20 zł. 20 zł. No. Ale tanio, kurwa no. Tanio. Tari barsz. A meweczka ta? Lepek dwie dychy, biała dwie dychy. Tu samiczka no. Jest biała, tu krwowi. Tam dwierka jest, dwierka za 10 zł. Także słyszeliście państwo, jakie tutaj ceny są? Się nie ciągnij. No ja ci, ja idziemy dalej. Kto? Budapeszt. Mojego chłopu jestem, chłopiec tego roku. A te blamwindry to nie w parze? Co? Te blamwindry to nie w parze? W parze. Jaka ich cena? 50 zł, tak? Tak. To młode są tegoroczne? Co? To młode tegoroczne czy nie? No ja nie wiem, bo nabyłem je. Aha. A ten staluch w jakiej cenie? Co? Ten staluch to samiec? Pocztowy? Nie, staluch ten. A, to sam. Samczyk, tak? Tutaj mamy pocztowe. Może ktoś nie na wam powie.
Sroczka się ukrywa. Nie ma, ale już ładnie wody, nie? Ale to jasne to w jakiej cenie? To jasne to w jakiej cenie ma? 20. 20 za głowę, tak? A pocztowe? Pocztowe po 10 zł. No w Grajewie się chwalę, że tyle sprzedał. No, to tak. 18. A. No. A i tutaj mamy Budapeszty. I w jakiej cenie u pana one są? Pan liczy 20 zł za sztukę. Także. A jak wszystkie, to by było dużo taniej, mówi jeszcze. Także czeka na chętnego, nie? Cierpliwie. Tak jest. To znaczy w Szczecinie mniej, bo tutaj jest sprzedających, w Grajewie dużo więcej, ale może jak się dowiedzą, że taki ryneczek są, no to zaczną przyjeżdżać, więcej będzie. A ta białogłówka to co, to samiec i cena jego? Bo pilnuję. Możesz poprzedać. 5 zł. Albo dychę. Bo dychę to za drogo, kurwa. To ja się głębiej za tyle nie będę. Jak się traci kupię, to możesz sprzedać. Ale... Nie kręcę. Za wszystkie, tak? Nie. I tutaj... Po 20 zł do wyboru. Do wyboru. A ta sroczka ile? Po 20. Tutaj ceny jakie w tej klatce są? Tak... Po prostu wszystko po 20. No, po 20 zł. Wiesz, sprzedaj po 20. No. Po 20 zł tu u pana w Szczecinie. Można sobie wybierać. Także przechodzimy dalej. I co tutaj widzimy? Ten jaśniak w jakiej cenie? Srebrniak? No, srebrniak. 50 zł. A motylki? Te wydymy? Po 30. Po 30 zł. A te kaczuny? To w parze? 70 zł czarna. Parze. Tutaj widzę ten motylki. To nie motylki, Budapeszty. Mój. A, Budapeszty nie zobaczyłem na ten. Młody. No. I w jakiej oni cenie? 30. 30 zł. I pawiczek? 30 zł pawi. Tutaj mamy sroki parę.
ma właściciela. Widać, że para parzysta. Ładna. I co, panie Ewo? Jeszcze nic nie kupiła? To słabiutko. Tutaj mamy pocztowe. No. Kupię, będzie, będę puszczać na was. Tu mamy driery. Cztery sztuki. Nie, pięć sztuk. No. A te driery to w jakiej cenie masz? Po 20. Po 20 zł. I to w parach, czy? Jedna para i trzy samczyki. Jedna para, trzy samczyki. 20 zł sztuki. Na czerwonych ogonach. Cztery sztuki. I jeden na czarny. Także para i trzy samczyki. I tutaj co mamy? Meweczka. Bołożanski. Motylki. Motylki. Blisko zamykamy. No, a tutaj mamy pocztowe. I po ile? Po 10. Po 10 zł. I co pan może powiedzieć o tych pocztowych? Lotuje pan, ale takowe puszczą, tak, tak. Nie jestem, chodam, lubię, ja teraz akurat remont dachu z waszą tam robię, lubię się trzeba skosłować i zmiana dachu to... Także się chowa dla przyjemności, tak? No wiadomo. Chociaż jest zajęcie. Ale ładne te pocztowe są. Muszę panu przyznać. Zadbane ładnie. A ja się wybiera jak taką. Ten oto jest samczyk czy samica? Samica. Samica, ładny kolor ma, nie? No i ładny wygląd, nie? Oni wszystkie ładnie się prezentują, także... Ta samica, ten samczyk. No i ten samczyk też... No, taki szczek. Ładny. Ładnie się prezentuje. Ładnie. I tutaj bołożanski samczyk 50 zł. Motylki po 20, sroczka 30 zł. Także za dużego aż takiego wyboru gołębi nie ma, ale tam troszeczkę jest. Można coś tam wykupić, nie? Meweczka. To ci bym wziął, to chyba za dużo, bo... No jeden, no. Palce na głowę.
A tutaj meweczka. Transal. I cesze samiczka. Nie ma właściciela się zapytać. Żółty i czerwony takie wnikły kupiłem w domu. To może to samiczkę tego nie, barana francuskiego może kupi, by pasowało do tamtych, nie? Idziemy, nie? Panie. A to samiczkę, ale to samiczkę pani Ewo kupi sobie do kolekcji, no. No idzie pani Ewa samiczkę kupić, jak jeszcze jest. No jest jeszcze. Jeszcze jest. No. Ta samiczka to która tutaj jest? Połowa, ta połowa. Tamta połowa, nie? Ile ona? Za 3 dechy biorę. No to... To wyjmie pan składki. Zakup udany. Puścimy ją u Ewy na działce, będzie sobie biegała. O, ładna. Udany zakup. Chodź, malutka. No. Idziemy do samochodu. Także... Także się pożegnę z panem. No. O, czeknie tam. Także zakup udany. No zaraz ucieknie, nie? Ale za to króliczkę kupiłam, ślicznego. Śliczno, panie. Piękne, także, prawda? No, puści na działkę i sobie tak będzie biegała, nie? Także dziękujemy za oglądanie. Do zobaczenia. Puśka, pa. No, do zobaczenia, pa.